Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. W gospodarstwie zwierzęta mają swoją ściśle określoną funkcję, która jest bardzo jakby potrzebna też jakby dla żyzności ziemi, dla utylizacji odpadków, czy dla produkcji kompostu chociażby. Ale żeby mieć na przykład jakościowe mięso, to jakby dobrostan jest czymś fundamentalnym. Jakość żywienia jest czymś fundamentalnym. Jakkolwiek to absurdalnie brzmi, etyka uboju też jest czymś fundamentalnym. I dla naszego zdrowia, żeby było śmiesznie, najlepsza jest dieta, w której tego mięsa jest bardzo mało albo nie ma go w ogóle. Więc myślę, że jeśli mamy szacunek do nauki, no to jakby te wnioski bardzo łatwo jest wyciągnąć. Dieta dobra dla naszego zdrowia i dla środowiska, taka, którą między innymi rekomenduje Eat Lancet Report, to jest dieta, która się składa głównie z produktów pochodzenia roślinnego, najróżniejszych. I to jest nieprawdopodobny świat do odkrycia. I też produktów jakby pochodzenia zwierzęcego, takich jak sery i mięso, ale chyba w takiej proporcji, która jest normalna. To znaczy, że mięso to święto. Po prostu. Jakby jak się biło świniaka, to się go biło raz w roku. I potem się go po troszeczku jadło. I to był luksus po prostu. I myślę, że gdybyśmy płacili uczciwą cenę za zwierzaki, te, które chcemy jeść, to wtedy jedlibyśmy ich od razu dużo mniej. No, prosta rzecz. No, jeśli krowa, nie jesz mięsa, więc sorry, jeśli nie macie mięsa, to sorry, jeśli to rani wasze uczucia. No, ja lubię mięso, ale też rozumiem jakby, że to moralnie jest bardzo kontrowersyjne, jak w zabijanie zwierząt. I zresztą wiele religii mówi o tym, żeby tego nie robić po prostu. No ale wyobraźcie sobie, że trzeba krowę poić 3 lata. Trzeba ją karmić przez 3 lata. Trzeba ją przez 3 lata sprzątać po niej odchody. 3 lata pracy. Ile to kosztuje? Ile to powinno kosztować? Jakby po czym, jak ubijecie tą krowę, ona będzie miała między 500 kilo a tonę. No, niech ma 700 kilogramów. Połowę trzeba odrzucić, no bo to jest krew, to jest skóra, poroże i tak dalej, i tak dalej. Zostaje 350 kilogramów, nawet 350 kilogramów przerobione na 3 lata pracy. To w ogóle i na zasoby i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że gdyby ktokolwiek z nas w życiu wyhodował krowę, to miałby do wołowiny zupełnie inny stosunek, po prostu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.